Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej. Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd, z domu mojego ojca, nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni. On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus, kiedy wchodzi do świątyni, czyli do swojego domu, świątynia to dom Boży, a kim jest Pan Jezus? Właśnie jest Bogiem wcielonym. Widzi pewien hałas, rozgardiasz, jakieś transakcje, wymiany monet, żeby rzymskie monety, które miały wizerunki, nie były przyczyną jakiegoś zbezczeszczenia świątyni, to zamieniano na świątynne szekle, które były czymś innym niż denary. Trzeba było wymienić, żeby rzucić do skarbony świątynnej. Tak jak mamy tę przypowieść o tej wdowie, która wrzuciła 2 pieniążki, to ona nie mogła pieniędzy rzymskich, tylko musiały te świątynne pieniążki być wrzucone. Również trzeba było przyprowadzić zwierzęta, żeby złożyć je w ofierze. Każde z tych zwierząt musiało być przez kapłana sprawdzone, czy jest koszerne, czy nie jest jakieś zranione, czy chore. I wtedy dopiero można było je przeznaczyć w ofierze, do złożenia w ofierze w tej świątyni. To wszystko wydawało się bardzo potrzebne. Kapłani uzasadniali taki właśnie sposób funkcjonowania świątyni, bo to wszystko działo się na dziedzińcu pogan, ale Pan Jezus inaczej na to patrzył. Patrzył od strony Boga, czy to się Jemu podoba, czy nie. Czy tam jest wyciszenie, czy tam jest czas na spotkanie z Bogiem, czy człowiek się zajmuje zupełnie czymś drugorzędnym, małoważnym. Choć to wszystko miało być dla świątyni. A co dopiero, kiedy człowiek w ogóle przestaje zważać na świętość świątyni? Tutaj Daniel jeszcze przed mszą świętą przynosił książeczkę, takie prace domowe przed pierwszą komunią świętą i takie miał zadanie, co nie należy czynić w świątyni. I napisał między innymi, że nie można biegać, rozmawiać, nie można jeść, przeprowadzać zwierząt, czy trzeba się odpowiednio zachowywać, nie używać komórek, czy nie używać innych urządzeń, które zakłócają ciszę, spokój. No i też się odpowiednio ubierać. Też myślę, że to jest ważne, żeby uświadomić sobie miejsce święte. My, żebyśmy mogli być też tymi Bożymi świątyniami, wchodząc do miejsca świętego, poświęconego, którym jest Kościół, mamy sobie uświadomić, że jest to miejsce wydzielone od takiej codzienności. Codziennie możemy różne sprawy czynić poza świątynią, natomiast tutaj przede wszystkim jest to miejsce na spotkanie z Bogiem. Żeby Go usłyszeć, trzeba ciszy, trzeba takiego skupienia. Święty Karol Boromeusz do swoich kapłanów pisał na takim synodzie, ostatnim synodzie, że narzekasz, że masz rozproszenia na modlitwie, na mszy świętej, to najpierw zapytaj się, ile czasu spędziłeś, aby się wyciszyć, aby się zatrzymać, pomodlić. Rzeczywiście potrzeba takiego zatrzymania, żeby Bóg mógł do człowieka dotknąć jego serca, żeby mógł go poruszyć, uzdrowić, oczyścić,
napełnić swoją obecnością, potrzeba czasu i ciszy. Kardynał Robert Sarach w ogóle na ten temat napisał książkę Moc milczenia. Jak bardzo jesteśmy steroryzowani dyktaturą hałasu. Dookoła, poza kościołem jest tyle hałasu, więc chociaż w kościele niech będzie trochę ciszy, milczenia, skupienia. W IV wieku, kiedy wybudowano świątynię nazwaną później matką wszystkich kościołów, katedrą świętego Najświętszego Zbawiciela i świętych Janów, Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, czyli katedra na Lateranie, stała się miejscem wspólnej modlitwy i słuchania, czego Pan Bóg chce dla całego Kościoła. To właśnie na tych soborach podejmowano ważne decyzje, które dotyczyły całego Kościoła. Były wiążące dla wszystkich ludzi na całym świecie, którzy byli katolikami. I są wiążące do dzisiaj. Różne prawdy wiary, na przykład prawda wiary, że trzeciego dnia zmartwychwstał, ale wstąpił do piekieł, czyli do tych, którzy oczekiwali na zmartwychwstanie, do tych dusz, które potrzebowały Chrystusa, potrzebowały wyciągnięcia z tej otchłani, z tego Hadesu. Bez Chrystusa nikt nie może być zbawiony. I jeżeli jesteśmy w kościele, w budynku kościelnym, przypominamy sobie, że ten budynek ma sens tylko wtedy, kiedy w nim jest Chrystus, kiedy jest sprawowana msza święta, kiedy w tabernakulum jest Najświętszy Sakrament, czyli jest ciało Pana Jezusa. Gdyby tego wszystkiego zabrakło, to taki budynek nie ma sensu. I rzeczywiście, gdybyśmy tak popatrzyli na kraje Zachodu, czy Francję, czy Niemcy, czy Holandię, czy Belgię, czy inne kraje, nawet we Włoszech, dużo kościołów zostało zamienionych na inne cele, na mieszkania, na jakieś restauracje, niektóre nawet na jakieś warsztaty samochodowe. Tak wygląda współczesny świat, który jest obrazem też człowieka. Człowieka, który zamiast być świątynią, stał się właśnie takim człowiekiem, którym jest pełno czy jakiegoś kupiectwa, transakcji, dorabiania się, czy właśnie jakiejś zabawy, rozrywki, gdzie w tym wszystkim zabrakło Bożej obecności. Kiedy przychodzimy na mszę świętą, kiedy prosimy o nasze uzdrowienie, to najpierw powinniśmy prosić o nasze uwolnienie. Na początku Pan Jezus, kiedy powypędzał sprzedających w świątyni, to wyobraźmy sobie, był wielki hałas. Nie było wcale spokojnie. Pan Jezus, który trzyma w ręku bicz i bije po plecach, czy bije tych, którzy tam sprzedają, bije te woły, które wychodzą z tej świątyni, to te woły ryczą, baranki beczą, jest hałas, harnider, stoły powywracane, pieniądze rozsypane, jest duży bałagan. Po co? Po to, żeby to posprzątać. I w naszym życiu może też pojawić się taka sytuacja, że Pan Bóg przemawia do naszego życia przez jakiś rodzaj rozsypanego życia. Tam się życie rozsypało. To wszystko się posypało. Jakby Pan Bóg przeszedł i tym biczem Słowa Bożego nas dotknął po to, żeby coś z tym zrobić. I wielu doświadczyło w swoim życiu po takich kryzysach jakiegoś oczyszczenia duchowego. Jakby inaczej spojrzeli na to życie. I wtedy, kiedy zwrócili się o pomoc do Boga, to doświadczali jakiegoś takiego duchowego zmartwychwstawania. Pan Jezus obiecuje, że Jego świątynia w 3 dni może być odbudowana. Są takie rekolekcje, które trwają przez 3 dni. Czasem są takie sytuacje, że ludzie dają świadectwo, że wystarczyło 3 dni, aby to życie się zupełnie odmieniło. Są tacy, którzy wyjeżdżają na tydzień, czy wyjeżdżają na rok, żeby być w ciszy. To też jest dobry czas, żeby tak odbudować tę świątynię. Jeżeli coś się rozsypało w nas, to właśnie po to, żeby Bóg mógł to na nowo, na swoim fundamencie, nie na fundamencie naszych oczekiwań, tylko na fundamencie Bożego Słowa, Bożej obietnicy, Bożych zapewnień, żeby to wszystko zbudować.
Kościół jest zbudowany na słowie Chrystusa. Bramy piekielne go nie przemogą. Tobie daję klucze, Piotrze. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Twoje słowa stają się kluczowe, wiążące. Trzeba dzisiaj modlić się za Kościół, za papieża Franciszka, żeby rzeczywiście te słowa były wiążące. Wiążące z Bogiem, wiążące też ludzi między sobą, żeby nie było podziałów, żebyśmy nie byli skłóceni, podzieleni, ale byśmy stanowili chrystusowe jedno ciało, jedną świątynię. Świątynia ma to do siebie, że ma fundamenty, ma filary, ma też dach, ma też witraże. Tak samo też i dzisiaj możemy powiedzieć, że ludzie mogą stanowić pewien rodzaj fundamentu, którego nie widać. Święty Jan Paweł II kiedyś napisał list do osób chorych. Często osoby chore, niedołężne, nie mogą przyjść do kościoła fizycznie, ale w kościele są. Są duchowo i ich nazwał najważniejszą cząstką kościoła. Trochę tak jak fundament. Jeżeli ten fundament będzie w kościele, to kościół się nie załamie. Jeżeli te osoby łączą te swoje cierpienia, swoją samotność, swoje odrzucenie z miłością Chrystusa ukrzyżowanego, to Kościół trwa, staje się silny. Natomiast jeżeli zabraknie takich osób, te osoby się zbuntują, odrzucą Boga, to zacznie się gdzieś ten duchowy fundament sypać. Wtedy będą pomysły, żeby zbudować Kościół po ludzku, po swojemu, żeby poprawić Pana Jezusa. Bo może Panu Jezusowi się coś nie udało, dlatego są takie kryzysy. Nieprawda. Tam, gdzie się poprawia Pana Jezusa, tam są kryzysy jeszcze większe. Jeżeli chcemy poprawić Pana Boga, żeby było łatwiej, skuteczniej, przyjemniej, potem się okazuje, że jest o wiele trudniej i więcej trzeba się nacierpieć. Niepotrzebnie. Są takie cierpienia, których Pan Jezus w ogóle nie chce, żebyśmy przeżywali. Kiedyś zapytany święty Maksymilian Maria Kolbe przez swojego brata w Niepokalanowie po takiej katechezie o tej drodze do nieba, powiedział ten brat: Ojcze, ile to trzeba się nacierpieć, żeby pójść do nieba? Wtedy odpowiedział Maksymilian: Bracie, jeszcze więcej trzeba się nacierpieć, żeby pójść do piekła. Jeszcze więcej trzeba się nacierpieć. Jeżeli ktoś żyje z Panem Jezusem, to nawet gdy zaczyna przeżywać cierpienia, to te cierpienia go nie niszczą, go oczyszczają, jednoczą z Bogiem. Święty Paweł w liście do Galatów napisał: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. I wtedy te cierpienia, choć są, stają się ogniem, który rozpala naszą miłość do Boga i do drugiego człowieka. Natomiast kiedy zabraknie Chrystusa w tym wszystkim, cierpienie staje się nie do zniesienia. Człowiek o wiele więcej musi cierpieć, bo sam cierpi. Wtedy rzeczywiście przeżywa jakby tutaj na ziemi piekło. Maksymilian Kolbe, kiedy trafił w końcu do obozu w Auschwitz, napisał do swojej mamy chyba w ostatnim liście, chciał ją pocieszyć, napisał: Mamo, jest mi tutaj dobrze, bo jest ze mną Jezus. Nie dlatego, że jest tutaj dobrze, tylko dlatego, że jest Jezus. Tam, gdzie człowieku, czyli w chrystusowej świątyni mieszka Jezus, mieszka Bóg wcielony, gdzie wciela się w nas, to nie ma takiej sytuacji w życiu, kiedy można by powiedzieć, że jest źle. Dopiero bez Jezusa jest źle. Z Jezusem nawet w najtrudniejszym, nawet to powiedziała święta Teresa z Avila: Jezu, ja bym mogła nawet być w piekle, gdybyś Ty tam był. Mogłabym przeżyć najgorsze cierpienia, tylko żebyś Ty tam był. Wszystko mogę znieść, ale dlatego, że Ty jesteś. Prośmy dzisiaj o takie zjednoczenie z Chrystusem. Chrystus chce nas uwalniać, chce oczyszczać swoje świątynie, chce napełniać pokojem, radością. I prośmy też naszych
słabościach, czy to fizycznych, czy duchowych. Bóg stworzył nas na obraz swój. Bóg nie jest chory. Bóg nie jest tym, który cierpi dla samego cierpienia. Bóg chce nas uwalniać, dawać moc i uzdrawiać. Właśnie jest świątynia, jak ten szpital polowy. Świątynia jest miejscem, gdzie przychodzimy po nadzieję, że może nasze życie się zmienić. I prośmy dzisiaj przestawieństwo Maryi, Najświętszej Maryi Panny, bo dzisiaj sobota, o to, abyśmy, tak jak ona, napełniali się Bożą łaską, abyśmy byli pełni łaski, umieli uwielbiać Boga w świątyni, kiedy ona wołała: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Prośmy przez jej wstawiennictwo, abyśmy też byli tymi, którzy potrafią wielbić Boga za Jego dzieła w naszym życiu, żebyśmy mogli przez wiarę przyjąć łaski, uwolnienia, uzdrowienia i nowego stworzenia.